Ekonomia, kapitał, gospodarka. Proszę Państwa, dostaliśmy dzisiaj list skierowany, co prawda, do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska. Poczta nadal totalnie funkcjonuje. Miało iść do Tuska, a przyszło do radia. Tajemnica korespondencji. Od sekretarza generalnego Federacji Młodych Socjaldemokratów, którzy zwracają się z apelem, no to nie tylko on podpisał, bo jeszcze przewodniczący Federacji Młodych Socjaldemokratów, zwracamy się z apelem o rozpoczęcie debaty na temat opodatkowania usług seksualnych. Temat ten wymaga poważnej, merytorycznej, pozbawionej ideologii debaty społecznej. Nie można dłużej udawać, że takie zjawisko jak prostytucja nie istnieje. Zdajemy sobie sprawę, że rozpoczęcie dyskusji dotyczy opodatkowania usług seksualnych nie jest być może z punktu widzenia politycznego opłacalne, jednak zadaniem pana jako szefa rządu jest podejmowanie trudnych tematów i próba ich rozwiązania i tak dalej, i tak dalej. No, panowie, myśmy mieli nawet program taki niedawno, proszę państwa, kto za to zapłaci, na ten temat w telewizji, w programie pierwszym. Jeden z naszych tematów to właśnie był taki. Co panowie o tym sądzą? No ja gratuluję pomysłu. Gratuluję pomysłu, bo w zestawieniu nam Grecja, Śmecja, to są rzeczywiście sprawy marginalne, nieistotne. Nawet ten wątek, czy tam Tusk, Kozi, czy Merkotusk, czy co. To są wszystko detale. A wreszcie młodzi socjaldemokraci zwrócili nam uwagę na kwestię elementarną dla kraju, narodu, Europy i świata. Ale panie prezesie, zajmijmy się tym jak najszybciej, bo dzięki temu ale panie prezesie, ja rozumiem ten dylemat, bo ja tak samo jak pan, podobnie jak pan, działamy w podobnych trochę branżach i też jak się robi biznes plan przedsięwzięcia, dotyka się pewnych problemów i człowiek wtedy odkrywa, bo to przepływy się nie zgadzają, o kwestie podatkowe i być może tutaj też w trakcie robienia, nie wiem, biznes planu czy jakichś innych działalności pojawiły się znowu zagadnienia, do których trzeba rozwiązać. Ale panowie, przymierzali się do budżetu i uznali, że jak mamy 2,7% wzrostu PKB, a byłoby 90% wzrostu PKB, żeby tylko ten podatek walnąć. Tak emocjonalnie do tego. To są tak zwane odciągacze. Ale zaczekajcie. Ten rynek jest wart podobno 10 miliardów złotych. To jest dużo pieniędzy. Jeśli minister finansów schyla się po każdy grosik, od każdego sklepikarza, od każdego taksówkarza. Z kasą fiskalną do tego. To dlaczego się nie schyla po pieniądze od rynku wartego, według różnych szacunków, 10 miliardów złotych? Ja już cierpię w sklepach, bo stoję x minut dłużej, bo każdy kupujący przede mną w H&M-ie czy w Zarze, to się okazuje, że wszystko są działalności gospodarcze. Oni potrzebują fakturę VAT-owską, którą tam pracowicie wykupują. No to sobie teraz wyobraźcie, panowie, te kolejki przed domami publicznymi, bo tam wszyscy potrzebują fakturę VAT-owską na działalność gospodarczą. Państwo oczywiście już piszą do nas na Facebooku w tej sprawie. Proszę Państwa, mnóstwo głosów. Przypominam, facebook.pl/tok.fm z pamięci, coś z pamięcią cytuję. No i oczywiście podglądać nas na portalu internetowym facebook.tok.fm.pl. Jaki jestem roztargniony, rozproszony. Paweł Hyc. W sumie mówi się na prostytucję najstarszy zawód świata na Facebooku. Skoro najstarszy, to zawsze był, jest i będzie. Skoro zawód, to powinno się pozwolić legalnie go wykonywać. Z drugiej strony czempioni tego typu rozwiązań były takie państwa jak niektóre skandynawskie czy Holandia, więc te wywodzące się bardziej z tej wersji protestanckiej religii odstępują, też zaczynają wprowadzać kary za nawet nie dla tych niewiast, tylko dla użytkowników. Ale to niewiast, przepraszam bardzo, to jakieś seksistowskie jest, panie doktorze, podejście. Dlaczego pan mówi o niewiastach? Też i panowie, tak. Ścigani są jedni i drudzy, ale przepraszam. A to już kontynuuj, rozszerzajmy tą strefę. Pan się posługuje. Startuję zatem raz jeszcze z tego punktu, od którego zacząłem. Taki zawód uprawiają także mężczyźni. W każdym przypadku od użytkowników usług, kimkolwiek oni są, czy użytkowniczek. Więc mówię, nawet ci, którzy zaczęli takie rozwiązania stosować w Europie, wycofują się i chwała Bogu. Nie, no ja nie radzę sobie z tematem. Faktem jest, że jest próba podatkowania usług wszelkich wykonywanych takich mniej formalnie, typu gospodarstwo domowe i tak dalej. Więc pewnie tutaj też można byłoby coś wymyślić, chociaż ściganie jest szalenie trudne, bo trzeba udowodnić i tak dalej, i tak dalej. Ralph Bridges pisze tak. Nie wiem, co jest desperackiego w
opodatkowaniu jednej z najbardziej popularnych i najstarszych, jak wspomniano, usług na świecie. W niektórych krajach to zrobiono i wyszło to wszystkim na dobre. Zwiększyłoby to dochód państwa, zapewniło większe bezpieczeństwo pracownikom seksualnym, na przykład przez obowiązek używania i tak dalej, a nie zdziwiłbym się, gdyby zmniejszyło skalę handlu ludźmi. Obawiam się tylko, że nasz kraj nie jest na to gotowy. Seks jest zbyt dużym tematem. Tabu. I coś pewnie w tym jest, co widać, proszę państwa, i może raczej słychać gołym uchem po naszych, czy z ust naszych, z wypowiedzi naszych gości.